kotłowni pod wezwaniem dumanego Polaka. Witam was, Misza, w audycji Kotłownia w Mordor Radio. Hello, hello, witam wszystkich serdecznie z kotłowni pod wezwaniem dymanego Polaka. Wita was Misza. W audycji Kotłownia. A dzisiaj skupimy się na trzech płytach. Trzy płyty, trzy kraje, trzy odmienne style muzyczne. A będzie to mianowicie projekt Cavern z Francji, album La Fond de Tolchon, włoski zespół doom metalowy Black Oath w albumie Emmet Truth and Death i z Polski punkowy jad z płyty Ból. To zaczniemy od Cavern. To jest francuski projekt jednoosobowy. A za to wszystko odpowiada niejaki Amertum, który robi wokale, gitarę, bas i perkusję. Nie jest to pierwsze wydawnictwo La Fond de Tolchon, gdyż już ma na swoim koncie dwie demówki, 2012-2013 rok, pełniak z 2015 o Foudiers du Monde, kompilacja i pełniak z 2020 roku. A my dzisiaj posłuchamy z płyty La Main de Chant z 2021 roku. Dobrze, to tak jak mówiłem, dzisiaj motyw przewodni to trzy kraje, trzy płyty, trzy różne style muzyczne. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzili. Zaczniemy utworem La Proie pour l'Ombre, projekt Cavern. Zapraszam na 9,5 minuty ciekawego black metalu z Francji. We'll be right back.
To był utwór La Poix pour l'ombre francuskiego projektu Caverne z płyty z 2021 roku zatytułowanej La Fond de Tolchons. A tytuł ten oznacza koniec wszelkich pieśni. To teraz przejdziemy do sąsiedniej Italii. Włoski zespół Black Oath z ich płyty z 2022 roku zatytułowanej Emmet, Truth and Death. Zespół Black Oath. Powstały w 2006 roku w Mediolanie. A tworzy go z reguły wokalista, gitarzysta i również odpowiedzialny za bas początkowo, Eyfi, na perkusji Chris, gitara BR i druga gitara The Uninvited Guest. Zespół ma na koncie już sporo wydawnictw od 2006 roku. To jest już ich piąty pełny album, ale na koncie mają dużo singli, epki, splity. Posłuchajmy z 2022 roku z płyty MF Truth and Death, utworu Serpent of Balm. Zapraszam Was na okultystyczny włoski doom metal. Zespół Black Off.
No i to był zespół Black Off ze słonecznej Italii w utworze Serpent of Balaam z płyty z 2022 roku zatytułowanej MF Truth and Death. Zmieniamy kraj, zmieniamy styl muzyczny, przechodzimy do Polski i to jest trzecia płyta dzisiejszego wieczoru. Mianowicie zespół Jad. Album Ból z 2022 roku jest drugą płytą powstałego w 2017 roku gdyńsko-warszawskiego punkowego bandu Jad. Zespół tworzą Marcin Kucharski gitara, Łukasz Lipski bas, Krzysztof Paciorek wokal i Radek Sternicki perkusja. Posłuchajmy z ich ostatniego dzieła z 2022 roku z albumu Ból Jad w utworze Toniesz. To był zespół Jad ze swojej ostatniej płyty Ból. I to trzecia płyta dzisiejszego wieczoru. Notabene zespół Jad poznałem w 2021 roku w progresji na letniej scenie, gdyż zespół grał obok Katent Roman Kostrzewski oraz Vader. No, mi się podoba. Bardzo przypomina mi ich muzyka takiego starego, taką starą, starą siekierę jeszcze z czasów Budzyńskiego. Z początku lat, czy połowy lat 80. Wracamy do Francji, zespół Cavern. Ze swojej ostatniej płyty z 2021 roku La Fin des Tours de Chant w utworze La Matrice. Posłuchajmy francuskiego black metalu. We'll be right back.
I to był Black Metal z Francji, czyli projekt jednoosobowy, Cavern, z płyty La Fond de Tout Le Chant, w utworze La Matrice. O właśnie, La Matrice. Teraz idziemy znowu do Włoch. Zespół Black Off. Z ich ostatniego wydawnictwa zatytułowanego Emmet, Truth and Death z 2022 roku, z kwietnia, w utworze Graced by Burial Ground zapraszam na prawie 3 minuty dumu z Włoch. No i wracamy do Polski. Trzeci z dzisiejszych prezentowanych przeze mnie albumów, zespół Jad, ze swojej ostatniej płyty z tamtego roku, zatytułowanej Ból. Posłuchajmy polskiego punka, zespół Jad, w utworze
płytki grube. To byli polscy punkowcy z zespołu Jad. To teraz troszeczkę odejdziemy od tych trzech płyt, które dzisiaj prezentuję, ze specjalną dedykacją dla naszego stałego słuchacza, a mojego bardzo dobrego kolegi i największego fana zespołu WOTOW z Kanady, dla Wojtka Wolfa Wolińskiego, szefa Wolf Gangu, do którego należy również moja szanowna małżonka, dla Wojtka WOTOW w utworze Nerw Stemp. We'll be right back.
No i to był kanadyjski WOTOW ze specjalną dedykacją dla największego fana zespołu WOTOW. Na pewno w Polsce, jak nie w Europie. Dobrze, przechodzimy do naszych trzech płyt. Ponownie posłuchamy black metalu z Francji, projektu Caverne z płyty Le Fond de tout le champ w utworze La Bouchée de Vanitude, czyli Stos próżności.
Tak oto Black Metal z Francji, projekt Caverne, La Bouche de Vanitux, co oznaczało stos próżności z płyty z 2021 roku zatytułowanej Le Fin de tout le chant, czyli koniec wszelkich pieśni. Dobrze, wracamy do Włoch, do zespołu Black Oath i ich ostatniego albumu MF Truth and Death. Zespół Black Oath założony w 2006 roku, ale na gruzach już legendarnego dla włoskiej fali black metalu zespołu Gosford czy The Rite. Posłuchajmy z dzisiejszego przedstawionego wam albumu MF Truth and Death z 2022 roku utworu Truth and Death Black Oath. Dumowcy z Italii. We'll be right back.
I to był włoski doom, zespół Black Oath. To trzecia płyta dzisiejszego wieczoru, zespół Jad z płyty Ból. To jest ich już drugi album. Pierwszy album zatytułowany Strach zespół Jad nagrał w 2019 roku. A my z najnowszej płyty zatytułowanej Ból posłuchajmy utwór Nie. Punkowcy z zespołu Jad. No i to był polski punkowy Jad. Ja muszę przyznać, że mi się to bardzo podoba. Ja jako człowiek wychowany na starej siekierze z lat 80. jeszcze z Budzym na wokalu. Usłyszałem ich, jak mówiłem, na żywo w 2021 roku w Progresji, gdzie grali obok Katent, Roman Kostrzewski, Wejder i naprawdę na żywo dawali niezły wpierdol. O, już jest po 22, dawno mogę to powiedzieć. Dobrze, teraz odchodzimy na chwilę od naszych trzech płyt, trzech zespołów, z trzech państw i z trzech różnych stylów muzycznych. Jak ktoś słuchał w środę, to wie, że rozmawiałem w cyklu Garkotłuki, czyli coś o perkusistach, z pierwszą damą polskiej metalowej perkusji, czyli Beatą Polak, która udziela się w zespole Wolf Spider. I wiadomo, że będzie nowa płyta Dragona i nowa płyta Wolf Spider, więc te zespoły połączyły swoje siły i wspólnie będą promować swoje nowe albumy. A Mordor Radio jest jednym z patronów medialnych. Obok trzech winyli i futrzaka, między innymi Music Wolves, to tak, już 3 marca
Wrót Boy w bielsko-białej, Dragon z Wolf Spider zagra w ramach Metal Tour. Trasa promująca nowe albumy Dragon, Undemalum i Wolf Spider. Czyli 3 marca bielsko-biała Rude Boy. A już 11 marca ten sam skład w Rock Club Iron w Krośnie. A 28 kwietnia Poznań, Klub Dwa Progi. I 21 kwietnia w Leśniczówce w Chorzowie Dragon i Wolf Spider. Posłuchajmy Wolf Spider z ich poprzedniego materiału. It's your time.
No i to byli pionierzy thrash metalowego grania w Polsce, Ulf Spider w utworze It's Your Time. A ja przypominam, że Metal Tour 2023, trasa promocyjna zespołów Dragon, który będzie promował nową płytę zatytułowaną Unde Malum, i Ulf Spider. Chcę jeszcze dodać, że podcast ze środowej audycji, gdzie między innymi rozmawiałem z perkusistką Wolf Spider, Beatą Polak, będzie opublikowany jutro na moim kanale na YouTube Misza Mordor Radio, ale spokojnie na wszelkich grupach dam link, będzie ogłoszenie. Znaczy już podcast jest gotowy, tylko muszę go opublikować na Facebooku, a to tak szybko nie trwa. A dzisiaj nie miałem zbyt czasu. Ale spokojnie, będzie na weekendzik, kto nie był na audycji w środę, gdzie robiłem wywiad z zespołem Młotna Czarownice oraz właśnie z przemiłą, przeuroczą i utalentowaną Beatą Polak, perkusistką Wolf Spider. I tak, przypominam, Dragon i Wolf Spider zagrają koncerty promujące swoje płyty nowe. I tak, 3 marca Bielsko-Biała Rude Boy. 11 marca Krosno, Rock Club Iron. 28 kwietnia Poznań, Dwa Progi. I 21 kwietnia Chorzów, Leśniczówka. Ale to jeszcze nie koniec promocji tych płyt. Ale o tym wkrótce. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych, bo tutaj Sauron mi napisał, że jutro będzie jego mordownia. Coś tak przeczuwałem. Mówiłem w środę, że będzie. Jest. I będzie. Jutro w mordowni wywiad z zespołem lubelskim, z moimi ziomalami z Lubelszczyzny, z zespołem Slave Keeper. Slave Keeper zadebiutował doskonałą płytą. Czysty, świetny heavy metal. A już utwór, który wykonał z zespołem Grzegorz Kupczyk, to już totalny sztos. Czyli jutro o 20:00 mordownia, Marek będzie mordował, nie będzie mordował, będzie rozmawiał z lubelskim zespołem Slave Keeper, który przebojem wbił się na polski rynek muzyki rockowej, metalowej. Naprawdę świetne, świetne, świetne. I do wygrania będą 2 płyty CD zespołu Slave Keeper. Także zapraszam. Jutro 20:00 mordownia. Marek Markulus Leszczyński, nasz Sauron, będzie przesłuchiwał zespół Slave Keeper, moich ziomali z Lubelszczyzny. Dobrze, wracamy do tej trasy promocyjnej. Przypominam, 3 marzec Bielsko-Biała Rude Boy, 11 marzec Krosno Rock Club Iron, 28 kwietnia Poznań, Dwa Progi i 21 kwietnia Chorzów, Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe. Metal Tour 2023. To posłuchajmy z ostatniego świetnego wydawnictwa zespół Dragon w utworze Nie zginaj kolana. Yeah.
No i za nami Dragon w utworze Nie zginaj kolan ze swojej płyty sprzed 2 lat zatytułowanej Arcydzieło Zagłady. A ja przypominam, że Dragon z Wolfspiderem... w ramach Metal Tour, trasy promującej nowe albumy Dragon i Wolfspider zagra 3 marca w Bielsko-Białej w Rudboy, 11 marca w Krośnie w Rock Club Iron, 21 kwietnia w Chorzowie w Leśniczówce i 28 kwietnia w Poznaniu w klubie Dwa Progi. A ja przypominam, jutro godzina 20, Marek Markulus Leszczyński, nasz Sauron, będzie przesłuchiwał zespół Slave Keeper i do wygrania 2 płyty CD od zespołu Slave Keeper. Jak ktoś słuchał środowej audycji i mojej rozmowy z Beatą Polak, perkusistką Wolfspider, to wie, że ta trasa się tak szybko nie kończy, tylko na tych 4 koncertach. A jak ktoś nie słuchał, to jutro będzie podcaścik na kanale, wrzucę link, to sobie odsłuchacie. Bardzo miła rozmowa, bardzo sympatyczna. Dobrze, wracamy do naszych dzisiejszych 3 płyt wieczoru. Wracamy do Francji. Zespół Caverne. Ale zanim to dżingielek audycji. Hello. Kotłowki pod wezwaniem dumanego Polaka. Witam Was, Misza, w audycji Kotłownia w Mordor Radio. No i wracamy do Francji. Caverne w utworze L'On de la Nuit z ostatniej płyty Le Fond de tout le champ. A co to jest L'On de la Nuit? Księżyc i noc. Posłuchajmy francuskiego black metalu. Projekt Caverne. We'll be right back.
London White. Francuski jednoosobowy black metalowy projekt Cavern. Płyta składa się z 5 utworów. Płyta Le Fond de tout le show, czyli koniec wszystkich pieśni. To jest 5 utworów. Puściłem 4. Jeszcze będzie ostatni. Ale ten ostatni to składa się z 3 części. Ale dobrze, z Francji znowu wracamy do Włoch, czyli drugi dzisiejszy album, zespół Black Oath. Jak oni określają, grają ezoteryczny, rytualny doom metal. Black Oath z ostatniego wydawnictwa z tamtego roku, zatytułowanego MF Truth and Death, w utworze Wounded Temple.
I to był zespół Black Off z Italii, z płyty z tamtego roku, zatytułowanej MF Truth and Death. Dobrze, to teraz trzecia płyta dzisiejszego wieczoru, czyli polski punkowy jad. Z płyty Ból z 2022 roku. W utworze Żadnych Uczuć. Płyta zawiera 10 utworów, z czego ten, który za chwilę posłuchamy, Żadnych Uczuć, jest najdłuższy. Aż 3 minuty 57 sekund. Czyli tyle, co pozostałe na przykład dwa utwory z tej płyty, bo tam żaden nie trwa nawet 2 minut. Posłuchajmy. Jad w utworze Żadnych Uczuć. To byli
bankowcy z Polski, warszawsko-trójmierski zespół Jady, to wracamy do Francji. Już ostatni utwór z płyty La Fin de tous les chants, czyli koniec wszelkich pieśni. Właściwie to jeden utwór składający się z trzech utworów. Tylko nie wiem, czy przebrniecie przez 16,5 minut francuskiego black metalu. A utwór nazywa się Le Filtre, La Forêt de la, la Fin de Chant, czyli dokładnym tłumaczeniu eliksir, las i koniec pieśni. Dobrze, dzisiaj nie będę was zadręczał, może na którejś księżycówce kiedyś zrobię jeszcze, puszczę całość. To posłuchajmy dzisiaj pierwszej części. Le Filtre. Caverne z albumu z 2021 roku, jak na razie ostatniego, zatytułowanego La Fin de tous les chants, czyli koniec wszystkich pieśni. Caverne, Le Filtre, La Forêt, La Fin de chants. We'll be right back.
jak tam, jeszcze nie śpicie? Jak nie śpicie, to jednak puszczę. Caverne la Fondation w całości. Doszykujcie się jeszcze na 8 minut black metalowych dźwięków z Francji.
No i to był projekt Kawerny z Francji. No, przyznajcie. To nie jest wirtuozeria, ale w tej muzyce nie o to chodzi. Ale jaki klimat. Muszę się przyjrzeć temu projektowi i wcześniejszym albumom tego projektu. A specjalnie dla Marzenki jeszcze raz. Tytuł tego utworu 16,5 minuty. Le filtre, la forêt, la fin de champ. Czyli eliksir, las i koniec pieśni. Le filtre, la forêt, la fin des champs. I tak oto zakończyliśmy przesłuchanie pierwszego albumu, który dzisiaj był. Czyli projekt Caverne z Francji z ostatniego wydawnictwa z 2021 roku zatytułowanego La fin de tous les chants, czyli koniec wszystkich pieśni. No i dobrze, kończymy drugi album dzisiejszego wieczoru, czyli Black Off ze słonecznej Italii. Ezoteryczny, rytualny doom metal. Z płyty z 2022 roku, zatytułowanej MF, Truth and Death, w utworze Death Haze.
I to był... Esoteric Ritual Doom Metal from Italy, czyli zespół Black Oath w utworze Death Haze z płyty zatytułowanej MF Truth and Death z 2022 roku. No i kończymy dzisiejsze przesłuchanie trzech płyt, czyli albumu Cavern z Francji zatytułowanego La Fond de Tout Le Champ, z Italii Black Oath album MF Truth and Death, i polski punkowy Jad z albumu Ból z 2022 roku. I kończymy przesłuchanie dzisiejszych trzech płyt z trzech krajów, z trzech różnych stylów muzycznych. Posłuchajcie Jad w utworze Śmiech Głupca. Kochani, zakończyliśmy przegląd dzisiejszych trzech płyt z trzech krajów, z trzech różnych stylów muzycznych. Ale coś wam jeszcze pogram. Coś z historii polskiej muzyki metalowej. Zespół Jaguar. Nagranie z sesji dla Radia Gdańsk z 1986 roku. Utwór Biją Izę. Jak rozmawiałem z Michałem Kotem, menedżerem zespołu Jaguar, to przez ten utwór zespół miał straszne problemy z cenzurą, co przełożyło się na to, że chociaż był kultowym w latach 80., nie doczekał się żadnego wydawnictwa. Na szczęście teraz robią materiał stary od początku i będzie coś nowego. Posłuchajmy
Rok 1986. Radio Gdańsk. Zespół Jaguar. W utworze Biją Izę. To była legenda już polskiego metalu, zespół Jaguar w utworze Biją Izę. No czekam na ich nowy materiał. Na pewno będą u mnie na audycji, bo już tak z menedżerem się umówiłem, że jak coś będzie. Historia. 1986 rok. Sesja dla radia. I to jedne z niewielu nagrań, jakie się zachowały po zespole Jaguar. Było na plakacie, że będzie Black Death, był Wotow przecież. Z Deathu był Black, był Doom, był Punk. Przed chwilą był Heavy. To jeszcze przy tym Heavy zostaniemy. Nasi przyjaciele Mordorowi, zespół Bladestorm. W moim ulubionym kawałku od nich z płyty Storms of Blades, czyli w utworze tytułowym. Bladestorm w utworze Storms of Blades.
No i tak oto za nami Blade Storm w utworze Storms of Blade. Jeszcze pogramy troszeczkę, ale już niewiele. Ale zanim następny zespół, to posłuchajcie. Cześć, z tej strony Fred, zespół Dragon. Witam wszystkich słuchaczy. Zapraszam Was na koncerty, które we wrześniu zagramy z zespołami Destroyer z UV. Liczymy na Was. Do zobaczenia wkrótce. Przybywajcie. Arcydzieło zagłady. Arcydzieło zagłady. Arcydzieło zła. No dobra, dżingielek może już nieaktualny, ale to tylko tak chciałem nawiązać i przypomnieć, że Dragon będzie wspólnie z Wolf Spider promował swoje nowe albumy. 3 marca Bielsko-Biała Rude Boy, 11 marca Krosno Rock Club Iron, 21 kwietnia Chorzów Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, a 28 kwietnia Poznań 2 Progi. To teraz ja zareklamuję swoich ziomali z Białej Podlaskiej, czyli rzeźników z Crippling Madness. No niestety, tydzień temu w piątek nie mogłem być na ich koncercie, no troszeczkę mnie tam rozłożyło delikatnie, choróbsko jakieś. Ale spoko, szybko przeszło. Polecam Crippling Madness z ich ostatniego albumu zatytułowanego Władcy Nocy. I posłuchajmy rzeźników z Białej Podlaskiej. Crippling Madness w utworze Pancerna pięść.
Płoną czym powoją. Zimne kiedy w słońcu. Kiedy życia, a teraz pieśń. Hello. Z kotłowni pod wezwaniem dumanego Polaka. Witam was, Misza. W audycji Kotłownia w Mordor Radio. No i tak oto wybrzmiał dżingiel audycji. Muszę go jeszcze zmienić na taki pożegnalny, tak jak mam na księżycówce. A wcześniej Rzeźnicy z Białej Podlaskiej i Crippling Madness w utworze Pancerna Pięść ze swojego ostatniego wydawnictwa z tego roku, zatytułowanego Władcy Nocy. Polecam, świetna płyta, świetna energia, a koncerty to już robią naprawdę rzeźnicko. Tasaki, noże, topory, maski. A ja dziękuję za dzisiejszą audycję wszystkim słuchaczom. No i cóż, do usłyszenia jutro o 20 w programie Mordownia, którą poprowadzi Marek Markulus Leszczyński, a będzie wywiad z zespołem Slave Keeper z Lublina, moi ziomale też, lubelacy. I do wygrania dwie płyty CD. A w niedzielę 21 Agata Pawłowicz, jak zwykle ciekawie i różnorodnie, zaprezentuje wam underground, nie tylko polski zapewne, ale na pewno różnorodnie będzie. A ja już zapraszam na środę 8 lutego na audycję poświęconą pamięci Romana Kostrzewskiego w rocznicę śmierci. Będzie muzyka, ale najważniejsze, będą rozmowy z ludźmi, którzy z nim grali, którzy go znali, którzy z nim żyli. Dziękuję, życzę miłego weekendu. Dzięki za te 3 godziny wspólnej audycji. Do usłyszenia. Cześć.